Oni są kojarzeni jako tacy zdecydowani przeciwnicy tego Zielonego Ładu. Więc można chyba trochę określić dzisiaj, no, w którą stronę polityczną to zmierza. Zmierza to w stronę opozycji. Opozycja teraz staje, tak jak Jarosław Kaczyński, i mówi: jesteśmy za rolnictwem. Mateusz Morawiecki, który podpisywał przecież Zielony Ład, mówi: jesteśmy za rolnictwem. Na poziomie właśnie emocji dzisiejszy rząd sobie nie radzi zarządzaniem tym wszystkim tak sprawnie. Łatwiej oczywiście być w opozycji i generować te, że rząd nie dowiózł czegoś, co obiecał. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście obiecał i musi teraz się z tego tłumaczyć. Rząd Donalda Tuska cały czas właściwie z czego się musi tłumaczyć. Donald Tusk doskonale wie, co robi i wie, jakimi emocjami zarządza. Według tych takich badań Ibrisu robionych już po wyborach, tam wskazywało, że to właśnie kobiety przeważyły o zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej. Joanna Miziołek, Agaton Koziński. Dobry. Dzień dobry. No, obiecywano sporo przy wyborach, politycy w miarę pamiętają o tej wsi, ale ci protestujący rolnicy, oni mają teraz jakieś tak naprawdę zaplecze polityczne? No, mogą mieć, dlatego że skoro dołącza się Solidarność, to rzeczywiście tak jest, a poza tym no, na tych spotkaniach też było widać, na konsultacjach, że oni mówią: Tusk obiecywał, więc widać, że są negatywnie już Donalda Tuska nastawieni. Zresztą z badań to wychodzi. Badania i dla OKOPRES, i też jedno z badań, które my dostaliśmy, pokazuje, że ludzie uważają, ludzie, ale też Polacy rolnicy uważają, że za to jest że koalicja rządząca jest obwiniona dzisiaj za kwestie rolnicze. Natomiast poprzedni rząd, który przecież przyjmował Zielony Ład i który powinien teraz za to odpowiadać, w ogóle nie jest z tym kojarzony. Oni są kojarzeni jako tacy zdecydowani przeciwnicy tego Zielonego Ładu. Więc można chyba trochę określić dzisiaj, no, w którą stronę polityczną to zmierza. Zmierza to w stronę opozycji. Opozycja teraz staje, tak jak Jarosław Kaczyński, i mówi: jesteśmy za rolnictwem. Mateusz Morawiecki, który podpisywał przecież Zielony Ład, mówi: jesteśmy za rolnictwem. Więc to są rzeczy, które rzeczywiście pokazują, w którą to... No, a tam jakieś elementy do TSUE PiS co prawda zaskarżył, ale oprócz tego piątkę dla zwierząt wprowadzał dla przypomnienia. No tak, ale tego już rolnicy nie pamiętają. Rolnicy pamiętają, kto dzisiaj rządzi i kto za to wszystko odpowiada, bo pamiętajmy też o tym, że nie było aż tak dużych protestów. Były protesty rolnicze za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, ale nie tak duże, bo była kampania i w czasie tej kampanii naobiecywano rolnikom. I teraz oni to przypominają w tych spotkaniach z Donaldem Tuskiem. Obiecywał: paliwo za 5 zł nie ma. Co się dzieje, tak? Znaczy to wszystko pada na tych rozmowach, więc widać, że największym wrogiem się staje tutaj Donald Tusk. Ale chyba jest jeszcze jeden element, że zastanawiam się, czy dla Donalda Tuska, czy to jest poważny problem, bo akurat rolnicy to jest ta grupa społeczna, która najrzadziej i prawie wcale na niego nie głosuje. Ale to tak, ostatnie wybory, 15 października 65% mieszkańców wsi głosowało na PiS, także tutaj w naturalny sposób PiS staje się bastionem i obrońcą rolnictwa. Oddzielna sprawa, że rolnictwo trochę zmieniło swój charakter. Zawsze się kojarzyło, to zwłaszcza widać po charakterze protestów w Europie Zachodniej, ale mam wrażenie, że też w pewien sposób zaczyna się to powoli przenosić, ta kalka do Polski, jak wszystkie trendy z Zachodu. Polacy błyskawicznie to łapią. O ile rolników w Europie Zachodniej jest bardzo mało, wielokrotnie mniej niż w Polsce. Dla przykładu w Holandii zaledwie 2,5% mieszkańców kraju zajmuje się pracą na roli. Natomiast rolnicy budzą ogromną sympatię tam. Te ich protesty rzeczywiście spotykają się z dużą sympatią. Właśnie to, co właśnie ciemnogród, zacofanie, wszyscy uciekamy ze wsi do miasta, aspiracje Polaków lotują się absolutnie na najwyższych piętrach, najwyższych budynków, najważniejszych polskich miastach, a o tej wsi najchętniej zapominamy, no to mam wrażenie, że ten trend, nie mam zamiaru twierdzić, że ten trend został już zawrócony, ale w Europie Zachodniej częściowo już tak i w Polsce też może pójść to w tą stronę. W tym sensie te protesty mogą być trudne właściwie dla każdej władzy. To Wilanów zacznie obsiewać. Nie, obsiewać nie będzie, ale będzie to właśnie trochę na zasadzie chłopomanii z początku XX wieku, że wtedy też był taki szczyt, pamiętajmy, fazę rozwoju historycznego. Przełom XIX-XX wieku to jest ówczesny rozkwit aglomeracji miejskich, takie bardzo miejskie style jak secesja. Wtedy miasta, Kraków jest tego najlepszym przykładem, pięknie zabudowywane budynkami w stylu secesyjnym, witraże Wyspiański malował przepiękne. I jednocześnie na tym tle rozkwitu miast wybucha chłopomania fantastycznie opisana w Weselu, chyba jeszcze w lekturach szkolnych zostały. Natomiast wracając do tego, wracając jeszcze do wątku protestów, ja się to z redaktor Miziołek nie zgodzę. PiS miał potężny problem z protestami rolników. Słynna scena, gdy wicepremiera Kowalczyka leciały jajka i nagle wszyscy się zorientowali, co się dzieje. Jarosław Kaczyński wprost powiedział, że straciliśmy władzę, bo żelazny elektorat, właśnie bastiony, te najtwardsze, wschodnia ściana, mniejsze miejscowości i wieś, nie zagłosowała, nie zmobilizowała się z taką determinacją, jak to jagodno platformiane, i dlatego PiS nie dowiózł, miał dostać 38 do 40%, tak sondaże pokazywały tuż przed wyborami, dostał 35%, właśnie dlatego, że wyborcy nie poszli głosować, bo wyborcy czuli się rozczarowani i te jajka nie wzięły się znikąd. To był wyraz bardzo silnej ekspresji. Błyskawicznie Platforma Obywatelska tamte protesty podchwyciła, miała nagle swoje programy rolnicze, teraz zaczęliśmy o tym mówić właśnie, że Donaldowi Tuskowi to się wypomina, ale wtedy Platforma Obywatelska dosyć umiejętnie na swojej możliwości, ale dosyć umiejętnie na tamtej fali płynęła i na tym korzystała, i to jest jeden z elementów, które doprowadziły do zmiany już na szczytach władzy w Polsce. A czy rolnikom nie zaszkodziło to, co się generalnie rzecz biorąc stało w środę? My tu rozmawialiśmy dużo przed wami na temat tego dokładnie, co się stało i czyja wina, ale zamiast postulatów rolniczych, zamiast kwestii tych wszystkich zielonych zmian i przemytu, czy właściwie tego wwozu żywności z Ukrainy, rozmawiamy o tym, kto w kogo pierwszy rzucił. No ale badania pokazują, że to poparcie dla rolników się nie zmieniło. Polacy uważają, że rolnicy mają rację w tej sprawie, niezależnie od tego, co pokazują media. Ja nie wiem, czy po prostu też trochę taka, mówiąc nieładnie, bańka nie interesuje się tym, że rolnicy rzucili, może się oburza, może ta duża Warszawa w ten sposób reaguje. Natomiast ogólnopolsko rolnicy są rozumiani przez Polaków. Są rozumiani i w dodatku uważają też Polacy, że oni teraz walczą o ich postulaty w jakimś sensie. No bo przecież jednak produkty rolnicze ostatecznie docierają do wszystkich, więc będzie to miało wpływ na ceny, kwestie właśnie tych ograniczeń, które są wprowadzane przez Komisję Europejską. Egzystencjalna kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, to przecież na to wszyscy patrzą w takich kategoriach. To, że Komisja Europejska wycofuje się w tym roku, zdaje się, z tych zaostrzeń dotyczących Zielonego Ładu, to mimo wszystko nie złagodziło tego protestu, prawda? Oni i tak protestowali w tą środę, chociaż wtedy poszła ta informacja, więc to powinno ich uspokoić. Później była debata z Donaldem Tuskiem, też ich nie uspokoiła. Oni nawet przed wejściem na tę debatę powiedzieli, że niezależnie tam ci główni panowie, którzy byli w czasie tej debaty, że niezależnie od tego, co padnie na tej rozmowie, nie będzie porozumienia. Ale stało się coś innego, bardzo przewidywalnego, kiedy robi się gorąco i kiedy jest jakiś niewygodny temat, bądź to dla rządzących, bądź dla tam kogoś innego wpływowego, to nagle co zaczyna się? Aborcja. Stara aborcja, którą pamiętamy. My pamiętamy od dzieciństwa. Zawsze jak się paliło, to wyciągano aborcję. No, tym razem to łączy się ze zmianami. Ale jak kto zyska, kto przegra na sporze? Słowo, jeśli mogę, do tego jeszcze kwestii rolniczej, bo moim zdaniem do tych starć doszło pod Sejmem, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawa zmiana we współczesnej polityce. To jest bardzo silny trend zarysowany od czasów zwycięskiej kampanii wyborczej Joe Bidena w 2020 roku. Coś, co jest nazywane teraz hiperpolityką, czyli intensyfikacja zdarzeń politycznych w bardzo krótkim czasie, wysyłanie takich bardzo silnych piguł emocjonalnych, w których tak naprawdę nie ma już, to się dzieje zbyt szybko i te zdarzenia się nakładają zbyt bardzo na siebie, żeby rozstrzygnąć, czy kto pierwszy rzucił tą przysłowiową kostką bułkową, czy pierwszy był policjant, który tam zaczął tego rolnika, czy jednak rolnik. Ale nie taka przysłowiowa ona. Ale pałka policyjna też nie była przysłowiowa, tudzież gaz używany w oczach. I tak naprawdę już nie ma większego znaczenia, kto zaczął, kto przeciął. Ważniejsze jest to, że jest intensyfikacja emocji. Wszyscy patrzą i nie wiedzą, o co chodzi, ale nie umieją oderwać oka, czy oczu od telewizora, czy od smartfona, w którym obserwują te protesty, i się dzieje. I dzieją się niesamowite emocje. Za chwilę te emocje ucinają się i przerzucamy się na inną pigułę emocjonalną związaną z aborcją. I tutaj rozgrywa się kolejna akcja i tutaj jest właśnie tak naprawdę polityka przestała być domeną dyskusji merytorycznych. My teraz dzielimy włos na czworo, zastanawiamy się, czy rolnicy, czy może jednak Komisja Europejska, może prawda leży po środku, kto rzucił pierwszy, kto rzucił drugi. Nie ma to absolutnie we współczesnej polityce żadnego znaczenia. Liczą się tylko i wyłącznie piguły emocjonalne i sztuka takiego zarządzania tymi pigułami emocjonalnymi, żeby na końcu więcej pozytywnych emocji było po stronie moich wyborców niż wyborców przeciwnych. Fantastycznie zresztą wykorzystała to Platforma Obywatelska, skutecznie mobilizując pozytywnymi emocjami pod hasłem 8 gwiazdek, to była pozytywna emocja, która zadziałała. Pozytywna? I, no, pozytywna, no bo przyniosła im przejęcie władzy, czyli to z perspektywy Platformy było szalenie pozytywne, no i uśmiechnięte, ale proszę zwrócić uwagę, jak skutecznie zdemobilizowano wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No PiS powinien dostać. Wszystkie badania pokazywały, że PiS będzie po 38%, dostał 35%, czyli metoda przyniosła efekt i teraz trwa ten ciąg dalszy. PiS próbuje podchwycić tą emocję i też również żongluje tymi emocjami na tyle, na ile umie, spychając w ten sposób do narożnika rządzącą koalicję. Moim zdaniem na poziomie właśnie emocji dzisiejszy rząd sobie nie radzi zarządzaniem tym wszystkim tak sprawnie. Łatwiej oczywiście być w opozycji i generować, że rząd nie dowiózł czegoś, co obiecał. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście obiecał i musi teraz się z tego tłumaczyć. Rząd Donalda Tuska cały czas właściwie z czego się musi tłumaczyć. Teraz przechodząc do kwestii aborcji. Kwestia aborcji rzeczywiście tutaj się pojawia jako taki wtórny pomysł, próba odzyskania inicjatywy, że ten wstrętny PiS nie pozwala nam, kobietom, bo opozycja czy dzisiejsza większość liberalno-lewicowa sobie uzurpuje prawo do posiadania prawa do terminu kobiety, że wszystkie oni są reprezentantami wszystkich kobiet, co jest nieprawdą. 35% kobiet głosowało na PiS i mają inne poglądy niż większość liberalno-lewicowa. Nie zmienia to faktu, że tutaj zawłaszczenie następuje. I to jest temat, w którym cały czas dzisiejszy rząd może bardzo łatwo przejść do ofensywy i próbuje ten moment wykorzystać, a na to się jeszcze wszystko nakłada bardzo ciekawa rozgrywka wewnątrz koalicji rządzącej. Właśnie do tego zmierzam. A czy nie jest tak trochę, że Donald Tusk znowu zyskuje, no bo jest kwestia sporu z rolnikami i Zielonego Ładu, który wszystkich niepokoi pod kątem cen energii, wyrzucania tych pieców gazowych z domu do 2030, tam bodajże w obszarach miejskich i tak dalej, i tak dalej. Termomodernizacji, fotowoltaiki, która ostatecznie nie będzie aż tak dofinansowana mocno, żeby to wszystkich nie kosztowało sporo. No ale w tej sytuacji to on ma tak. Jeden koalicjant się nawala z drugim o aborcję. Posłanka Żukowska z wulgarna traktuje Szymona Hołownię, zyskując tam 1,5 miliona zasięgu, rekordowy zasięg tweeta, wystarczy napisać, że ktoś jest H, albo żeby już się ma ponad bańkę na Twitterze. Wszyscy zapomnieli o protestach rolniczych. To znaczy, ja się nie zgadzam z wami co do tego, że to jest jakby temat zastępczy, bo oczywiście aborcja była tematem zastępczym przez wiele lat, natomiast teraz to wbrew temu, co mówi Agaton, że to rolnicy i ten elektorat przeważył o przegranej Prawa i Sprawiedliwości, chociaż Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, to jednak były kobiety. Przegrało realnie. Tak, to były jednak kobiety. Jarosław Kaczyński robi takie spotkania teraz z mediami, gdzie bardziej szczerze mówi i on mówi wprost. My przegraliśmy przez zaostrzenie ustawy aborcyjnej, straciliśmy 10% poparcia. I skoro Jarosław Kaczyński zdaje sobie z tego sprawę, o dziwo, to myślę, że już cała prawica też do tego dzisiaj dojrzała. Moim zdaniem PiS nie wygrywa na tym, absolutnie. To znaczy przegrywa rzeczywiście Szymon Hołownia, dlatego że wyborcy w swojej masie, mimo tego, co przecież Szymon Hołownia głosił od lat, więc wiadomo, jaki on ma stosunek do aborcji, oni jednak uważali, że to jest zmiana. Trzecia droga to będzie zmiana i też w tych kwestiach aborcyjnych. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do sytuacji, zaostrzając ustawę aborcyjną wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, że po prostu kobiety powiedziały dość tego, tak? Przez lata był kompromis aborcyjny, który obowiązywał. Jednym się podobał, drugim nie, no ale był kompromisem i to było jego największym plusem. No i okazuje się nagle, że ta koalicja rządzi, a marszałek Hołownia zostawia tą uśmiechniętą zamrażarkę i mówi, to nie jest dobry czas, wybory samorządowe, na to, żeby mówić o aborcji, tylko że tak naprawdę tamte wybory to był dobry czas, kiedy można było mówić o aborcji, bo na tym też wygrała koalicja rządząca, na tym, że zapowiada zmiany, jeśli chodzi o kwestię. Wygrała, zgadzam się, że wygrała i to był jeden z tematów, który on niósł, tylko że była w opozycji. Łatwiej dzisiaj być w kategorii właśnie zarządzania tymi pigułami emocjonalnymi. Opozycji jest łatwiej uruchomić temat, no bo mówi się, ta natychmiastowość musi być reakcji. Powiedziało się i właściwie efekt powinien być chwilę, jak nie ma po chwili efektu, to już wszyscy są rozczarowani. Jak to? Przecież powiedzieli, że będzie, a jest inaczej. Jak to jest możliwe? 100 dni się kończy niedługo. No kończy się te 100 dni i właśnie tutaj będzie Platforma płakała. Natomiast wracając do kwestii samej aborcji, aborcja jest w tym wypadku moim zdaniem jednak jest bezpiecznym tematem, bo od początku było powiedziane, koalicja składająca się z 4 dużych podmiotów, 3 list wyborczych nie uzgodniły w umowie koalicyjnej kwestii aborcyjnych, pozostawiono sobie to. Czyli bezpieczny temat, na którym się możemy bezpiecznie różnić, tym bardziej, że na końcu jest wentyl bezpieczeństwa w postaci wszetecznego, nienadążającego za trendami prezydenta, który i tak każdą ustawę właśnie by zawetował. Także oni mogą się kłócić tutaj w tym temacie do woli, generować te swoje emocje, przykuwać uwagę i spróbować spychać zacofany XIX-wieczny PiS, kościółkowy PiS do narożnika swoją nowoczesnością. A ja bym powiedział więcej. Czy nie przechodzę do tego wątku, bo tutaj w dużej polityce zawsze się robi kilka rzeczy jednocześnie. Tu się pojawiły inny, moim zdaniem, bardzo ciekawy wątek. Po pierwsze, dlaczego ten temat jest dopuszczalny do negocjacji wewnętrznych, a inne tematy nie. W tamtym tygodniu, i przyznam się szczerze, w tamtym tygodniu jeszcze chwaliłem Szymona Hołownię, za to myślałem, że mistrzowski gambit, a tu widzę, że jednak wcale tak się nie okazało. Jak na posiedzeniu Prezydium Sejmu Hołownia osobiście uruchomił tą zamrażarkę i wszystkie ustawy trafiły do zamrażarki aborcyjne, że po wyborach samorządowych on podjął taką decyzję, a jednocześnie on i Władysław Kosiniak-Kamysz atakowali Platformę Obywatelską za niedotrzymanie zobowiązań dotyczących stawki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. I to było atak. Minęło kilka dni. Gdzie jest temat składki zdrowotnej dla przedsiębiorców? Temat całkowicie umarł, czyli ewidentnie widać, że to jest dla nich realnie niebezpieczny temat i ten temat został błyskawicznie zdjęty z agencji, a aborcja hula w całe. Lewica skutecznie się przebiła i spychasz Hołownię teraz do narożnika. Można ci przerwać, bo już mamy stosunkowo mało czasu. Jeszcze chciałem się zapytać, bo mamy temat aborcji. Jest takim rytualnym tematem, który wypiera wszystko. Oczywiście zgadzam się, że spór jest ważny, ale czy nie stało się tak, że z jednej strony mamy lewicę, która jest, wiadomo, za zaostrzeniem, z drugiej strony Hołownię, który w tej sytuacji staje się, można powiedzieć, obrońcą kompromisu aborcyjnego, czy jak zwał, tak zwał, staje się prawicowy w tym, jest jakąś formą przeciwnika aborcji na tle tego, co chce lewica. Donald Tusk ich rozsądza i już miejsca na PiS nawet tutaj nie ma. Czy to nie jest sprytna konstrukcja? To znaczy Hołownia stał się trochę PiS-em teraz dla wyborców. Czyli jest to próba zagospodarowania przez rząd całej sceny politycznej. Znaczy ja myślę, że raczej tutaj jest próba przez Donalda Tuska zamordowania Szymona Hołowni politycznego oczywiście. Jednak. Bo w takiej sytuacji, w której to będą wybory prezydenckie i Szymon Hołownia będzie musiał znowu powiedzieć, co zrobił w sprawie ustawy aborcyjnej. Będzie się jawił jako ten, który może w przyszłości, tak jak dzisiaj mówią panie reprezentujące nurt feministyczny, że po prostu on nawet tego kompromisu aborcyjnego nie będzie chciał, bo on powie, niech zostaje tak, jak jest, tak? One się nawet tego boją, że on tego nie zmieni. Będzie prezydentem jak Andrzej Duda, więc będzie, mówiąc w języku obecnej koalicji rządzącej, hamulcowym tego wszystkiego. To jeżeli na przykład w drugiej turze, załóżmy, że Donald Tusk startuje się Donald Tusk i Szymon Hołownia, to ja obstawiam, że wygra Donald Tusk ten wyścig. To znaczy Donald Tusk doskonale wie, co robi i wie, jakimi emocjami zarządza. Według tych takich badań IBRIS-u robionych już po wyborach, tam wskazywało, że to właśnie kobiety przeważyły o zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej. Nie bez przyczyny na większości tych plakatów w Warszawie między innymi były kobiety. To znaczy kobiety częściej głosują od mężczyzn, co też pokazują wybory, ale te pokazały znaczną przewagę. Ludzie, młodzi i kobiety. Więc jednak to jest ważne dla nich. I wydaje mi się, że tutaj to nie jest tylko kwestia tego, że ktoś sobie wrzuca ten temat, żeby przyćmić inne, ale kobiety uważały, że to się powinno znaleźć w 100 dniach i 100 konkretach. I tego nie ma. Znaczy ja tutaj z jednym się nie zgodzę, że Donald Tusk chce zabić Szymona Hołownię. On mówi mu, wysyła bardzo jasny komunikat. Chcesz być prezydentem? Chcesz utrzymać się na scenie politycznej? Proszę bardzo, jest elektorat 30% plus, elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Weź sobie tych ludzi i zagospodaruj, a wtedy bierzesz wszystko. Moim zdaniem to jest ewidentne wpychanie tamtąd i w zależności od tego, jak Szymon Hołownia w tej sytuacji się udaje, odnajdzie, w jaki sposób będzie walczył o ten elektorat, na tyle długo będzie funkcjonował w scenie politycznej, bo to jest jego, no nie sądzę, żeby Donald Tusk pozwolił funkcjonować na dłużej jako ważna figura po lewicowo-liberalnej stronie, która jest przez niego zagospodarowana w pełni. On potrzebuje Szymona Hołowni właśnie jako tego, który wchodzi w PiS i zabiera mu ten elektorat. Ma zostać Kaczyńskim Hołownia jednak. No, ja by został Kaczyńskim to nie, ja by został takim Morawieckim, tylko że on będzie, jego Kaczyński będzie Donald Tusk. Moim zdaniem to jest świat idealny dla Donalda Tuska. Oczywiście tam jeszcze... w świecie idealnym nie żyjemy. Natomiast Szymon Hołownia przez moment wydawało się, że rzeczywiście ma taką szansę. Ta kwestia aborcyjna rzeczywiście go tak ustawia i być może tak był postrzegany, ale jeszcze raz wrócę, że jednak widać, że jak on próbuje jakąś własną agendę prowadzić. Przykład dałem tej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Temat poruszony i ledwo się pojawił, błyskawicznie znikł. Widać wyraźnie, że padło polecenie. Nie, tego nie dotykamy. Wszyscy położyli ruki po szwam. No to jak tak poszło to w tę stronę, no to tego typu lider jakiejś części sceny politycznej musi mieć w sobie jakiś element autentyczności, podmiotowości. Szymon Hołownia cały czas tego. On jest świetnie w kategoriach występów medialnych, tu się sprawdza, potrafi długo opowiadać o różnych rzeczach, ale na końcu jednak polityk musi mieć sprawczość. Szymon Hołownia póki co nie dowiódł sprawczości. On ma elementarne problemy z takimi kwestiami jak przyjęcie przysięgi od wyznaczonej przez niego posłanki, wycofanie mandatów. Robi takie, no, polityk bez sprawczości nie jest politykiem w pełni tego słowa. Więc chyba, żeby być tym Kaczyńskim albo Mateuszem Morawieckim, to musi troszkę jeszcze poterminować. Dziękuję wam bardzo serdecznie za tę rozmowę.